I chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu organizatora niniejszego webinarium firmy GE Healthcare, producenta najwyższej jakości urządzeń medycznych, w tym również respiratora R860, który będzie takim cichym bohaterem tego spotkania. Ja nazywam się Tomasz Kołakowski, w firmie GE odpowiadam za segment respiratorów i aparatów do znieczulenia. Wentylacja mechaniczna pacjenta z ciężką patologią płuc jest nadal jednym z największych wyzwań dla personelu oddziału intensywnej terapii, a nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji masowych zachorowań, z którymi mamy do czynienia czy to w okresie epidemii grypy, czy też obecnej pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Jako że jesteśmy jednym z pionierów promujących podstawy protekcyjnej wentylacji płuc i mamy do zaoferowania niezbędne narzędzia do jej skutecznego wdrożenia i prowadzenia, także i w tym razem wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcielibyśmy poruszyć ten temat. Już od wielu lat prowadzimy szkolenie, warsztaty w zakresie protekcyjnej wentylacji płuc i współpracujemy z wieloma wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego też dzisiaj zaprosiliśmy pana doktora Konstantego Szułdrzyńskiego i pana doktora Miłosza Jankowskiego ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, aby podzielili się z Państwem swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami, jak ocenić stan płuc pacjenta i na tej podstawie ustawić najbardziej optymalne parametry wentylacji. Wierzę, że znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele nurtujących Państwa pytań, a jeżeli coś będzie pominięte lub niejasne, będą Państwo mieli możliwość zadać pytania prelegentom pod koniec tego webinaru. Wobec tego oddaję teraz głos panu doktorowi Szułdrzyńskiemu. Skierowała naszą uwagę w stronę mechanicznej. Ci pacjenci okazali się być zupełnie nietypowi, jeśli chodzi o problemy wentylacyjne, ale tutaj opowiemy sobie o narzędziach, którymi dysponują nowoczesne respiratory i które mamy do dyspozycji i które możemy wykorzystać kreatywnie. Jeśli myślimy o trudnej wentylacji, no to w pierwszej kolejności myślimy o zespole ARDS. Ten zespół opisany w latach 60. charakteryzuje, że pacjent po pierwsze jest trudno utrzymać przy życiu, ponieważ musimy utrzymać odpowiednią oksygenację i usuwać dwutlenek węgla, ale jednocześnie stanie wentylacji jest znacznie utrudnione, ponieważ wentylacja ta powoduje uszkodzenie płuca. Jest to tak zwane uszkodzenie związane z respiratorem, czy jest raczej z wentylacją mechaniczną. Jeśli się zastanowimy nad tym, czym jest wentylacja mechaniczna, to tak naprawdę wentylator został wynaleziony do leczenia pacjentów z chorobą Jaime'ego Medina, czy z polio, i służył do zastępowania mięśni oddechowych. I tak naprawdę dalej tak jest. To jest urządzenie, które zastępuje mięśnie oddechowe i dodatkowo prowadzi tlenoterapię. W związku z tym mamy sytuację taką, że w zespole ARDS mamy z bardzo ciężkim upośledzeniem dyfuzji na skutek zajęcia części powierzchni dyfuzyjnej przez nacieki w płucach, a jednocześnie sama tlenoterapia bierna nie wystarcza i dołączamy do tego urządzenie, które zastępuje nam mięśnie oddechowe. Zatem jak widzimy, mechanizm, którym się posługujemy, zwiększenia pracy oddechowej, przeniesienia jej na maszynę, odpowiada mechanizmowi choroby, którym jest upośledzenie dyfuzji, a nie wentylacji. To niedopasowanie mechanizmu, a mechaniczną wentylacją płuc, jest źródłem bardzo wielu problemów, bo też trudno bardzo jest za pomocą respiratora utrzymać przy życiu i nie uszkodzić pacjenta, którego płuca wyglądają tak u tego chorego. Proszę zwrócić uwagę, że te obszary, które są objęte naciekiem, nie mogą być w żaden sposób wentylowane. Wentylować jesteśmy w stanie jedynie ten fragment płuc, który jest upowietrzniony. To jest bardzo niewielka objętość w stosunku do tego, czego ten pacjent potrzebuje i w stosunku do jego rozmiarów i masy jego ciała. Jak ważna jest prawidłowo prowadzona wentylacja, wiemy od 2000 roku, bo pojawiło się bardzo słynne badanie, w którym porównywano pacjentów wentylowanych z objętością 2 i 6 należnej masy ciała i okazało się, że wentylacja z objętością 6 ml na kilogram należnej masy ciała jest związana z poprawą przeżycia o ponad 30%. I stąd wiadomo, że rodzaj wentylacji ma znaczenie. Ale który z tych parametrów tej wentylacji ma tak naprawdę kluczowe znaczenie? Ta sama grupa parę lat później opublikowała pracę, w której porównywano ciśnienie plateau w drogach oddechowych podczas mechanicznej wentylacji płuc w pierwszej dobie wentylacji mechanicznej
pacjentów z zespołem ARDS i śmiertelność. No i proszę Państwa, proszę zobaczyć, to jest niemalże prostoliniowa zależność. Im wyższa, tym większe ryzyko zgonu. Zaobserwowano natomiast, że jest pewien taki obszar, który kończy się gdzieś przy 30 cm słupa wody ciśnienia plateau, w którym to ryzyko nie przyrasta, zatem możemy wykorzystać ten obszar po to, żeby pacjenta skutecznie wentylować, a jednocześnie nie zwiększać bardzo gwałtownie ryzyka. W związku z tym, proszę Państwa, powstała koncepcja Baby Lung, stworzona przez Gattinoniego i Pezentiego dużo wcześniej niż w 2005 roku, z którego Państwo widzicie tę prezentację. Ten Baby Lung, proszę Państwa, to jest ta objętość płuca, która się nadaje do wentylacji, czyli tak jak Państwu przed chwileczką pokazywałem, ta upowietrzniona część płuca. To się nadaje do wentylacji w drugim płucu. To się nadaje do wentylacji i objętość tego płuca tak naprawdę jest objętość płuca dorosłego człowieka, ale objętość płuca dziecka i stąd określenie baby lung. Czyli mamy dorosłego człowieka, który ma zapotrzebowanie jak dorosły człowiek na tlen i eliminację dwutlenku węgla, natomiast objętość jego płuc i powierzchnia dyfuzji odpowiada płucom dziecka. Są związane dwa problemy. Po pierwsze, trudno jest utrzymać wymianę gazową wystarczającą dla utrzymania pacjenta przy życiu, a z drugiej strony bardzo jest trudno tę zredukowaną objętość upowietrznionego płuca wentylować w taki sposób, który nie będzie pogłębiał jego uszkodzenia. No i niestety, proszę Państwa, okazało się, że wcale 6 ml na kilogram należnej masy ciała nie jest idealną wartością. Jak zobaczymy, proszę Państwa, to mamy dwóch pacjentów, z których każdy ma innej wielkości baby lung. Ten jest wyraźnie zdrowszy, prawda? To jest upowietrzniona część płuc, która jest stosunkowo niezła, natomiast ten nieszczęśnik po prawej, objętość upowietrznionego płuca ma daleko, daleko mniejszą. I co się dzieje, jeśli tego pacjenta wentylujemy z objętością litru na kilogram należnej masy ciała? Otóż u tego pacjenta po lewej nic się nie dzieje. Dalej mamy naciek i upowietrznione płuco w trakcie, na końcu wdechu. Natomiast na końcu wdechu tego pacjenta, u którego baby lung był mniejszy, pojawiają się czerwone kropki, które są odpowiednikiem tego, co przetworzył komputer z obrazu tomografii komputerowej jako obszary hiperinflacji płuc, czyli nadmiernego rozciągnięcia przestrzeni powietrznych przez to, że objętość oddechowa dostosowana do objętości baby lung. Jeśli zastosujemy objętość, która jest większa niż objętość płuca, w którą można ją zmieścić, wówczas to płuco nadmiernie rozciągniemy, co powoduje jego dodatkowe uszkodzenie. A zatem, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak idealna objętość oddechowa. 6 ml na kilogram należnej masy ciała jest zdecydowanie lepsze niż 12 ml na kilogram należnej masy ciała, ale nie jest wartością idealną. Ona jest idealna u tych, u których objętość baby lung pozwala na podanie 6 ml na kilogram należnej masy ciała. Jeśli objętość baby lung będzie mniejsza, bo naciek jest większy, wówczas to 6 ml na kilogram masy ciała jest niewystarczające i pacjent wymaga indywidualizacji wentylacji. Z tym należy dostosować objętość oddechową nie do 6 ml, czyli do rozmiarów masy ciała, tylko do rozmiarów tej części płuc, która się nadaje do wentylacji, czyli do objętości baby lung, prawda? Natomiast pytanie, jak ocenić wielkość tego baby lung i za chwileczkę do tego wrócimy, a zaczniemy od rzeczy znacznie prostszych. Bo czasem nie potrzebujemy mierzyć baby lung, nie potrzebujemy do tego żadnych skomplikowanych narzędzi. W 2015 roku w England pojawiła się bardzo znakomita praca Marcela Amato, w której wykazano, że śmiertelność pacjentów wentylowanych z powodu zespołu ARDS nie zależy od ciśnienia tylko i wyłącznie od ciśnienia w drogach oddechowych. Jeśli Państwo zobaczycie, u tych pacjentów rosło ciśnienie plateau w drogach oddechowych, ale śmiertelność się nie zwiększała. U tych pacjentów z kolei ciśnienie plateau było takie samo, a śmiertelność była różna. Od czego zależy tak naprawdę śmiertelność? Od ciśnienia napędowego. Ciśnienie napędowe to jest ta jasna część słupka. Im wyższe ciśnienie napędowe, tym większa śmiertelność. Jeśli ciśnienie napędowe się nie zwiększa, pomimo zwiększania się ciśnienia plateau, śmiertelność nie ulega zmianie. Jeśli mamy takie same ciśnienie plateau, a ciśnienie napędowe jest różne, to u tych pacjentów, u których ciśnienie napędowe jest większe,
śmiertelność będzie większa. Jeśli większy udział w ciśnieniu plateau będzie miał PIP, śmiertelność jest mniejsza. Zatem to jest, proszę Państwa, dosyć dobry parametr pokazujący nam wentylacja i objętość oddechowa stosowana podczas wentylacji mechanicznej u pacjentów jest dopasowana do wielkości baby lung. Co to jest natomiast to ciśnienie napędowe? Ciśnienie napędowe, proszę Państwa, zwane również delta P, to jest ciśnienie plateau wdechowego minus PIP. Ciśnienie plateau wdechowego minus PIP to jest ciśnienie, które jest potrzebne do tego, żeby dostarczyć do płuc, żeby zwiększyć objętość płuc o objętość oddechową. Czyli tak zwiększa się ciśnienie w płucach po podaniu objętości oddechowej. A zatem oczywiście im jest podatność płuc mniejsza, bo obszar baby lung mniejszy, a naciek większy, tym większa będzie wartość ciśnienia napędowego potrzebna do podania tej samej objętości. A zatem jeśli widzimy pacjenta i w kolejnych dniach zwiększa się ciśnienie napędowe przy tej samej objętości oddechowej, to znaczy, że zwiększa się u tego pacjenta naciek i zmniejsza się objętość baby lung. Jak zobaczymy, tak naprawdę w płucach działają podczas wentylacji mechanicznej dwie siły. Jedna siła to jest elastancja płuc, czy całego układu oddechowego, a drugi to jest opór dróg oddechowych. Opór dróg oddechowych podczas wentylacji ma znaczenie tylko w trakcie wdechu i wydechu. Czyli jeśli podajemy powietrze, albo kiedy to powietrze opuszcza przestrzenie powietrzne w płucach. Natomiast ta siła związana ze sprężystością, z elastancją płuc jest stała i ona się zwiększa tym bardziej, im bardziej wypełnimy płuco. Podatność statyczna zatem to jest stosunek objętości oddechowej do tej różnicy, o której mówiliśmy, do ciśnienia napędowego, różnicy pomiędzy ciśnieniem plateau a ciśnieniem PIP. Jak zobaczymy za chwileczkę na tym wykresie, to podczas podawania objętości oddechowej potrzebna jest pewna energia do pokonania oporów dróg oddechowych. I te opory dróg oddechowych to jest różnica pomiędzy ciśnieniem szczytowym a ciśnieniem plateau. Ciśnienie plateau jest wówczas, kiedy zatrzymamy na wdechu, kiedy zamkniemy w respiratorze zastawkę wdechową i zastawkę wydechową, utrzymując w płucach objętość oddechową. Wówczas to ciśnienie, które pozostaje, to jest ciśnienie, prawda, w tej chwili ciśnienie niezbędne do pokonania oporów aerodynamicznych dróg oddechowych, ta energia, która jest do tego potrzebna, natomiast ta pozostała część energii to jest energia, która jest potrzebna do pokonania sprężystości, czyli inaczej elastancji płuca. I jest to różnica pomiędzy ciśnieniem plateau a ciśnieniem PIP. Czyli ciśnienie plateau minus ciśnienie PIP to jest ciśnienie napędowe. Ciśnienie napędowe niezbędne do pokonania oporów sprężystych płuca. Czasem się mówi, że w czasie plateau widzi ciśnienie w pęcherzykach. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli nie następuje przepływ w układzie, a w tym momencie zatrzymaliśmy przepływ, pacjent nie dostaje już żadnej objętości oddechowej, wówczas dochodzi do wyrównania się, tutaj jest pewna niewielka różnica, prawda? Pewien spadek ciśnienia, dochodzi do wyrównania się ciśnień pomiędzy pęcherzykami płucnymi, drogami oddechowymi, rurką intubacyjną, układem respiratora i czujniki ciśnienia respiratora są w stanie zmierzyć ciśnienie, które wyrównało się w całym układzie, a zatem to jest też ciśnienie, które występuje w pęcherzykach płucnych. W znakomitym badaniu Giacomo Bellaniego sprzed 4 lat, opublikowanym w JAMA, w którym analizowano ogromną populację pacjentów z zespołem ARDS, potwierdzono to, co mówił Amato, to znaczy bardzo dużą różnicę w prawdopodobieństwie przeżywalności u pacjentów wentylowanych z ciśnieniem napędowym powyżej i poniżej 14 cm słupa wody. Czyli utrzymywanie tej wartości ciśnienia napędowego poniżej 14 cm słupa wody ma głęboki sens, zmniejszając ryzyko zgonu u pacjenta. Natomiast, proszę Państwa, oprócz tego, że mierzymy ciśnienia plateau, ważna jest również, jaka siła działa na płuco,
która stanowi różnicę pomiędzy ciśnieniem wewnątrz płuca, czy w pęcherzykach płucnych i w jego otoczeniu. To ciśnienie nazywamy ciśnieniem transpulmonarnym. To ciśnienie transpulmonarne odpowiada stresowi, czyli sile rozciągającej płuca. Jest to gradient ciśnień pomiędzy pęcherzykami płucnymi a opłucą. Tutaj zobaczymy pacjenta, który spontanicznie sobie oddycha, wytwarzając siłą miły, głównie przepony, ujemne ciśnienie w klatce piersiowej, a zatem w opłucnej również, i wówczas dochodzi do ujemnego ciśnienia w opłucnej, tutaj akurat minus 8 cm słupowo od dzidy, a jeśli pacjent oddycha spontanicznie, pęcherzyki są połączone bezpośrednio z otoczeniem, czyli z atmosferą, bez jakiejkolwiek przeszkody, a zatem w pęcherzykach panuje ciśnienie 0 cm słupa wody. Zatem ciśnienie rozciągające płuco, ciśnienie transpulmonalne, to znaczy stres, rozciągnięcie płuca, będzie wynosiło 8 cm słupa wody, bo taka jest różnica pomiędzy pęcherzykiem płucnym a bezpośrednim otoczeniem płuc. Co się stanie, jeśli pacjenta zwiotczymy, uśpimy na przykład na sali operacyjnej i wentylujemy z ciśnieniem plateau wynoszącym 9 cm słupa wody? Jeśli pacjent nie będzie wykonywał żadnego własnego wysiłku oddechowego, to ciśnienie w opłucnej będzie dodatnie, ponieważ część ciśnienia, którym podajemy objętość oddechową, jest potrzebna nie tylko do tego, żeby poruszyć płuco i zwiększyć jego objętość, ale również do tego, żeby poruszyć ściany klatki piersiowej i przeponę. I to ciśnienie w opłucnej będzie dodatnie. Zatem różnica pomiędzy ciśnieniem w pęcherzykach a opłucnej to będzie 9 cm minus 1, 8 cm słupa wody. To jest ciśnienie transpulmonarne, które odpowiada za stres, czyli rozciągnięcie płuca. To, co proszę Państwa, się dzieje, jeśli pozwolimy pacjentowi samemu oddychać. Zazwyczaj, jeśli chcemy pacjenta odłączyć od respiratora, bardzo cieszymy się z jego napędu oddechowego. Natomiast nie cieszymy się z napędu oddechowego u pacjenta z zespołem ARDS, zwłaszcza w jego fazie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pacjenta wentylujemy na przykład w trybie wentylacji wspomaganej niewielkim ciśnieniem, tak naprawdę 10 cm słupa wody. Czy to jest bezpieczna wentylacja? Wydawałoby się, że tak, prawda? W pęcherzykach płucnych i w drogach oddechowych mamy ciśnienie plus 10 cm słupa wody. Ale siła jego mięśni oddechowych, duży napęd oddechowy, zwłaszcza u tych pacjentów z chorobą COVID obserwujemy bardzo duży napęd oddechowy, powoduje, że ciśnienie ujemne w opłucnej, w klatce piersiowej potrafi być bardzo duże. Siła, wysiłek oddechowy powoduje bardzo znaczne, ujemne wahania ciśnienia w klatce piersiowej. Tutaj na przykład jest minus 15 cm słupa wody, a zatem ciśnienie transpulmonarne u tego pacjenta wynosi już nie 8 cm u tych poprzednich, ale 25 cm i to już zaczyna być wartość, która może być niebezpieczna, szczególnie jeśli zaczniemy zwiększać ciśnienie wspomagania do 15 czy 20 cm, chcąc przeciwdziałać wielkiemu wysiłkowi pacjenta, a ten wysiłek i praca mięśni oddechowych się utrzymuje. Zatem, proszę Państwa, niestety to, co my widzimy na respiratorze, to często jest tylko wierzchołek góry lodowej sił, które działają na płuca. To ciśnienie, które jest w drogach oddechowych, to jest ta część. To ciśnienie, które działa na płuca, to jest cała góra lodowa, z której część znajdująca się pod wodą to jest wpływ wysiłku oddechowego pacjenta i ujemnego ciśnienia wytwarzanego przez jego mięśnie oddechowe na płuco. I siła rozciągająca płuco nie jest tylko to, co nam pokazuje respirator, ale to jest różnica pomiędzy wierzchołkiem góry lodowej a jej dnem, które znajduje się głęboko w wodzie. I to jest coś, czego normalnie nie widzimy. Ale jak zwrócimy uwagę na to badanie LungSafe, o którym wspominałem, to proszę zobaczyć, że bardzo niewielka, ale jednak jakaś część pacjentów z ciężkim zespołem, szczególnie ARDS, miała założone coś takiego, co się nazywa cewnikiem przełykowym. Tenże cewnik przełykowy to jest takie urządzonko, które jest stosunkowo proste, które jest wyposażone w balon. Ten balon jest dość długi i wiotki, i jest umieszczany w dolnej jednej trzeciej przełyku. Po co to robimy? Po to, że
zmierzenie ciśnienia przełykowego jest najbardziej nieinwazyjnym surogatem ciśnienia opłucnowego. Ciśnienie w przełyku to nie jest ciśnienie opłucnowe, ale to jest jego przybliżenie. To jest oczywiście przybliżenie ciśnienia opłucnowego na tej wysokości, na której znajduje się przełyk. Wiadomo na przykład, że w tych częściach płuc położonych bliżej pleców te ciśnienia będą wyższe, a w tej części te ciśnienia będą niższe. Niemniej mamy jakąś możliwość zmierzenia ciśnienia w otoczeniu płuc i to w sposób stosunkowo mało inwazyjny. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego to jest ważne, że chcemy za wszelką cenę ocenić rzeczywistą siłę, która uszkadza płuca, którą jest ciśnienie transpulmonarne. A ciśnienie transpulmonarne to jest różnica między ciśnieniem w drogach oddechowych a ciśnieniem w ich otoczeniu. W związku z tym, żeby to zmierzyć, no to musimy wiedzieć, jakie jest ciśnienie w otoczeniu. Zobaczmy na przykład, jaka jest sytuacja z balonikiem. Jeśli nadmuchamy balonik i tenże balonik będzie w atmosferze, to różnica pomiędzy ciśnieniem w baloniku a w otoczeniu balonika to jest ciśnienie przezbalonowe. Tak? To jest ekwiwalent jakby ciśnienia transpulmonarnego, gdybyśmy płuca wyjęli z klatki piersiowej. W związku z tym ciśnienie przezbalonowe czy transbalonowe, prawda, to jest ciśnienie w balonie minus ciśnienie w otoczeniu. Tutaj ta różnica będzie wynosiła 40 cm. Słupa wody. To jest takie ciśnienie, przy którym spokojnie ten balonik może nam pęknąć, bo baloniki są delikatne, a co dopiero mówić o pęcherzykach płucnych. A teraz wyobraźmy sobie, że ten balon upchniemy do piłki futbolowej skórzanej. Sytuacja jest wtedy nieco już inna. Nie mamy do czynienia tylko z dwoma ciśnieniami, czyli ciśnieniem w balonie i ciśnieniem w otoczeniu, ale mamy jeszcze drugą przestrzeń, taką bardzo niewielką, tam, gdzie balon przywiera do mało podatnej piłki skórzanej. Czyli mamy takie coś, co jest w otoczeniu tego balonu, taka przestrzeń, w której nie jesteśmy w stanie zmierzyć ciśnienia, ale ona tam jest. I nawet jeśli byśmy bardzo zwiększyli ciśnienie w baloniku, to my go nie rozbije, to on nie pęknie, dlatego że on opiera się o niepodatną piłkę i znaczna część tego ciśnienia, którym napompowaliśmy balonik, jest potrzebna do tego, żeby ta piłka nabrała bardzo ładnego, okrągłego kształtu, a balonik nie pęka, bo jest o tę piłkę oparty. A zatem to ciśnienie przezbalonowe, jak balonik jest otoczony niepodatną piłką, wynosi 40 cm słupa wody, bo tyle jest ciśnienia w balonie, minus 20 cm w otoczeniu bezpośrednim, czyli w opłucnej, czy ekwiwalencie opłucnej, czyli tak naprawdę to ciśnienie już wynosi 20 cm słupa wody. Co więcej, im twardsza będzie ta skóra, z której zrobiona jest piłka, tym większa część ciśnienia, które panuje w balonie, czyli pęcherzyku naszym, będzie zużywana na rozciągnięcie skórzanej piłki, a nie na rozciągnięcie balonika. Jak zatem widzimy na tym modelu, to wcale nie jest tak, że wysokie ciśnienie w drogach oddechowych znaczy, że wentylacja nie jest oszczędzająca. Tylko problem polega na tym, żebyśmy wiedzieli, czy ona jest oszczędzająca, czy nie, to my musimy wiedzieć, jakie jest ciśnienie opłucnowe, bo dopiero znajomość ciśnienia opłucnowego daje nam możliwość zmierzenia rzeczywistego ciśnienia rozciągającego płuca, czyli ciśnienia transpulmonarnego. To jest znowu jeszcze raz ten pacjent, prawda, który zaczyna sobie oddychać sam. I teraz, jak zobaczymy sobie, są znakomite wytyczne, które jest taka grupa robocza Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii, które zajmuje się cewnikami balonowymi, cewnikami przełykowymi. Ten cewnik przełykowy pozwala nam na zmierzenie ciśnienia w otoczeniu płuc. Jak bardzo to jest skuteczne, to pokazuje sytuacja we Włoszech podczas epidemii świńskiej grypy w 2010 roku, kiedy pacjentów, którzy byli kierowani do ośrodków ECMO, zakładano im cewniki przełykowe i zwiększano wartość PIP-u tak długo, żeby ciśnienie przezpłucne na wdechu nie było większe niż 25 cm słupa wody. I okazało się, że to pozwoliło na taką optymalizację wentylacji mechanicznej, że znaczna część tych pacjentów uniknęła
ostatecznie ECMO. Czyli to nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie jeszcze bardziej poprawić, jeszcze bardziej zoptymalizować wentylacji mechanicznej. Bo proszę zobaczyć, że jeśli pacjent ma podatną klatkę piersiową, to znaczna część ciśnienia, które znajduje się w drogach oddechowych, tego naszego legendarnego już ciśnienia plateau, które nie powinno przekraczać 30 cm słupa wody, to na ekspansję tkanek klatki piersiowej idzie niewielka część, a zatem ciśnienie przezpłucne wynosi 25 cm słupa wody. Natomiast jeśli pacjent ma mało podatną klatkę piersiową, jest potężnej budowy ciała, to przy tym samym ciśnieniu w drogach oddechowych, w tym samym ciśnieniu plateau, ciśnienie transpulmonarne, czyli bezpośrednio rozciągające płuco, jest daleko mniejsze, bo dużo większa część tej energii została przeznaczona na ekspansję, na poszerzenie, na zwiększenie wymiarów klatki piersiowej. Niestety nie da się tego zmierzyć bez znajomości ciśnienia przezpłucnego. Cewniki balonowe mają, balony przebiegowe mają jeszcze jedną zaletę. One mianowicie pozwalają, oprócz tego, że oceniają ciśnienie przezpłucne, że są w stanie pokazać pracę oddechową pacjenta, to one również bardzo dobrze pokazują nam to, czego nam respirator nie pokaże. Mianowicie pokazują nam wysiłek oddechowy pacjenta, na który nie zareagował respirator, prawda? Tu jest jeden wdech z respiratora, natomiast tutaj na ten wysiłek oddechowy respirator nie zareagował wyzwoleniem kolejnego wdechu. Zatem cewniki przełykowe mają kilka zalet. Pozwalają na ocenę rzeczywistego ciśnienia uszkadzającego płuca, czyli ciśnienia przezpłucnego, na ocenę pracy oddechowej pacjenta, bo im bardziej ujemne ciśnienie na wdechu w przełyku, tym większa praca mięśni oddechowych pacjenta i jednocześnie pozwalają nam się śledzić asynchronię, czyli niedostosowanie pracy respiratora do tego, czego chciałby pacjent. Niestety jest jeden problem, proszę Państwa, cewniki wewnątrzprzełykowe również swoją krzywą podatności i wymagają kalibracji. To jest bardzo ładna praca Francesco Moyoliego z Critical Curve, który pokazał, jak należy kalibrować cewniki przełykowe po to, żeby te wartości, które one pokazują, można było przeliczyć na pewną wartość bezwzględną. Problemem, proszę Państwa, u pacjentów z zespołem ARDS ciężkim jest oczywiście dobór PIP-u. Im lepiej ten PIP dobierzemy, tym bardziej oszczędzająca wentylacja, ale też tym lepsza oksygenacja u pacjentów. Z takiego bardzo ładnego artykułu, który ja osobiście bardzo lubię, który był metaanalizą dwóch bardzo dużych badań, badania LOVES i badania Express Trial, okazało się, że jest jeden główny wniosek. PIP większy był dobry wówczas i poprawiał przeżywalność wówczas, kiedy zwiększenie PIP-u powodowało poprawę oksygenacji. Czyli jeśli zwiększamy PIP i na zwiększenie PIP-u pacjent nie reaguje poprawą oksygenacji, to zazwyczaj ten PIP pacjentowi nie pomaga, a szkodzi. Jeśli natomiast zwiększamy PIP i mamy lepszą saturację, to oznacza, że pacjent z tego zwiększonego PIP-u odnosi korzyść. I to jest tak naprawdę najważniejsza sztuka w ustawianiu respiratora, wartości PIP na respiratorze. Jest również bardzo sprytna, prosta, nie zawsze właściwa, ale pomocna nieco technika. Ustawiamy mianowicie respirator w tryb objętościowo zmienny z ciągłym przepływem, ze stałym przepływem wdechowym. Jak Państwo widzicie, tutaj wszędzie mamy stały przepływ wdechowy i na tym fragmencie krzywej stałego przepływu wdechowego obserwujemy krzywą ciśnienia. Jeśli ta krzywa ciśnienia jest wypukła, to znaczy, że stres indeks, czyli wskaźnik rozciągnięcia płuca wynosi poniżej 0,9, to nie jest w żadnych jednostkach, to jest po prostu poniżej 0,9, zatem można pacjentowi nieco zwiększyć PIP, ponieważ w trakcie oddechu następuje rekrutacja, bo jak Państwo widzicie, ten kształt krzywej mówi nam o tym, że poprawia się podatność w trakcie wdechu, czyli następuje rekrutacja wdechowa pęcherzyków płucnych. Tutaj jest sytuacja optymalna, kiedy ten stres indeks wynosi pomiędzy 0,9 a 1,1, ta część jest zupełnie płaska. Natomiast jeśli damy zbyt dużą wartość PIP-u albo duży PIP i jeszcze do tego dużą objętość oddechową, co widzimy? Podatność w miarę
wdechu spada. Tutaj przyrost ciśnienia jest bardzo gwałtowny, czyli przy stałym przepływie bardzo gwałtownie zaczyna nam pod koniec wdechu rosnąć ciśnienie, co świadczy o tym, że na krzywej podatności przekroczyliśmy górny punkt załamania tejże krzywy. W związku z tym optymalny PIP to jest najlepsza podatność. Nie zawsze wtedy, kiedy pacjent ma optymalny PIP z punktu widzenia mechanicznego, ma wówczas najlepszą saturację. A zatem wypośrodkowanie pomiędzy najlepszą saturacją a najlepszą podatnością jest dość istotne. W bardzo dobrej pracy Gattinoniego sprzed 6 lat pokazano, że tak naprawdę zupełnie niezłą metodą dobierania wartości PIP-u u pacjentów z ARDS-em jest taka tabelka z ARDS Network, w której dopasowujemy PIP do zapotrzebowania na tlen. Im więcej pacjent potrzebuje tlenu, tym więcej dajemy mu PIP-u. Ostatnio w zespole ARDS stosujemy raczej większe wartości PIP-u niż mniejsze, co nie dotyczy pacjentów z COVID-em. Jeśli to są pacjenci, którzy mają tylko i wyłącznie śródmiąższowe zapalenie płuc, stosujemy większe stężenie tlenu i mniejsze wartości PIP-u, a nie na odwrót. Ci pacjenci nie odnoszą korzyści ze zwiększania PIP-u. Proszę Państwa, no dobrze, ale ja w jaki sposób zatem dopasować objętość oddechową? No można zrobić tomografię komputerową oczywiście i jak mamy bardzo drogi program za kilkadziesiąt tysięcy euro, to on nam policzy, jaka jest objętość tegoż baby lung. Możemy również robić tomografię elektroimpedancyjną, która jest mało dostępna w Polsce, albo możemy zastosować taki respirator, który ma możliwość pomiaru objętości końcowo-wydechowej. Ta końcowo-wydechowa to jest ta objętość, która pozostaje w płucach na końcu wydechu, czyli to jest FRC plus objętość, która jest potrzebna do tego, żeby uzyskać PIP. Ta krzywa wygląda mniej więcej tak, to jest z pojedynczego pomiaru, zazwyczaj to jest z dwóch pomiarów, więc to są dwie krzywe, z których wyciągana jest pewna średnia i u pacjenta pojawia nam się wartość FRC przy danej wartości PIP-u. To jest przydatna funkcja, ponieważ w tej pracy, którą przed chwileczką cytowałem, pojawia się pewna magiczna wartość. Otóż ta wartość to jest 25%. Płuco nie jest nadmiernie rozciągnięte, a zatem najmniej ryzykujemy uszkodzeniem płuca, jeśli objętość oddechowa, którą pacjentowi podamy, nie przekracza 25% objętości końcowo-wydechowej płuca. Mówiąc krótko, jeśli płuco na wydechu ma właściwą objętość, to my do tej objętości możemy podać jeszcze 25% na wdechu po to, żeby tego płuca nadmiernie nie rozciągnąć. Zatem jeśli policzymy objętość FRC, to objętość oddechowa do tego dopasowana to powinno być około 25%. Nie do końca wiemy, co zrobić z objętością niezbędną do uzyskania PIP-u, czy mamy ją odejmować od tego pomiaru, czy też nie odejmować. Ale tak naprawdę ten respirator potrafi, choć czasem zdarzają się błędy takie na przykład na tym zdjęciu, potrafi sam wyliczyć nam, przy jakiej wartości PIP-u będzie optymalna podatność płuc i będzie optymalny przyrost FRC. Jak zobaczycie Państwo, przy wartości 6 cm słupa wody PIP-u mieliśmy taką wartość FRC i zwiększenie PIP-u do 8 dało nam bardzo gwałtowny przyrost FRC. Dlaczego zwiększenie do 10 spowodowało spadek? No to jest niestety błąd pomiaru, ponieważ widać, że przy 12 ten przyrost był, ale bardzo niewielki. Jeśli pomiędzy 8 cm słupa wody PIP-u a 12 cm słupa wody PIP-u nie ma tak naprawdę przyrostu FRC, to znaczy, że optymalną wartością jest gdzieś koło 8 cm słupa wody. Można się zastanawiać nad 10, bo ta wartość jest tutaj zupełnie niewiarygodna, to jest ewidentny błąd pomiaru, natomiast widać, że tu poprawiła się podatność. A zatem możemy się spodziewać, że gdzieś koło 10 cm słupa wody będziemy mieć wartość FRC pomiędzy 1800 a 1808, gdzieś w połowie drogi, a podatność będzie optymalna. Czyli to jest dla tego pacjenta optymalna wartość PIP-u. Zatem ten respirator nie tylko pokazał nam wartość FRC, ale pokazał nam wartość FRC przy różnych
wartościach PIP-u, umożliwiając nam dobór wartości PIP-u pod kątem FRC, no i pod kątem podatności statycznej. Zatem taką wartość możemy pacjentowi pozostawić. Jest to pomiar automatyczny. Jedyne, co do nas należy, to są ustawienia wstępne. Ten pomiar FRC bywa chimeryczny i on wymaga pewnego doświadczenia w ustawieniu. To znaczy, po pierwsze, respirator musi mieć odpowiedni moduł pomiarowy. Łącznik tego modułu pomiarowego musi się znajdować tak blisko respiratora, czyli tak blisko tujnika układu rur respiratora, jak to jest możliwe. Bardzo jest ważne, żeby łącznik tego modułu pomiarowego odłączać na czas nebulizacji, ponieważ ten moduł pomiarowy, pobierając próbki powietrza, zaciąga wszystko, co jest w nebulizacji i powoduje zamoczenie układu pomiarowego, albo na przykład jeszcze gorzej, trwałe uszkodzenie za pomocą kolistyny podawanej w nebulizacji. Co jest również ważne, moduł uzyskuje sprawność po rozgrzaniu, co trwa co najmniej pół godziny, czyli trzeba go uruchomić, zaczekać pół godziny do 40 minut i dopiero po tym czasie możemy wierzyć w to, co ten moduł nam pokazuje. Co więcej, należy go regularnie kalibrować. Im częściej go używamy, tym częściej go musimy kalibrować. W trakcie pomiaru nie możemy zmieniać parametrów wentylacji. To, co widzieliście Państwo na poprzednim slajdzie, ten błąd przy pipie 10 cm słupa wody wynikał właśnie ze zmiany wentylacji w trakcie pomiaru. Każda taka zmiana powoduje zakłamanie pomiaru i ten pomiar powinien być robiony przy takich samych i niezmienianych w trakcie parametrach. I co jest również ważne, jeśli mierzymy wartość FRC, to musimy mieć pomiędzy poszczególnymi pomiarami różnice stężenia tlenu co najmniej 20%, ponieważ w przeciwnym wypadku te pomiary nie będą bardzo wiarygodne. Im większa ta różnica stężenia tlenu, tym większa wartość tego pomiaru. Proszę Państwa, to jest taki slajd z całkiem niedawnej pracy na zwierzętach. Tak wyglądały wentylowane płuca zdrowego zwierzęcia, które samo oddychało, spontanicznie oddychającego. W sytuacji, kiedy zaczęto prowadzić wentylację nieoszczędzającą płuca po uszkodzeniu tych płuc wypłukaniem surfaktantu, te płuca wyglądały tak. Są błony hialinowe, są ogromne ilości nacieków, komórek wielojądrzastych i jednojądrzastych, które też tutaj widać. Jeśli stosuje się wentylację protekcyjną, czyli te 6 ml na kilogram masy ciała, te płuca wyglądały tak, ale jak zaczęto je wentylować objętością 2 ml na kilogram masy ciała, to te płuca wyglądają tak. Jaki z tego wniosek? Z tego wniosek niestety jest smutny. To znaczy, że wentylacja mechaniczna najpewniej zawsze uszkadza płuca, zwłaszcza w zespole ARDS, a im to nasilenie zespołu ARDS większe, tym uszkodzenie przez wentylację jest głębsze. Zatem naszym zadaniem jest tak naprawdę ograniczanie tego uszkodzenia, ale to uszkodzenie zawsze będzie obecne. Najprostszym parametrem określającym bezpieczeństwo wentylacji jest ciśnienie napędowe. Ciśnienie napędowe, robimy pauzę oddechową, mierzymy ciśnienie plateau i od wartości ciśnienia plateau odejmujemy wartość PIP. Pomiar ciśnienia przyspłucnego bywa pomocny w ocenie ciśnienia opłucnowego, bywa pomocny w wentylacji pacjentów z małopodatną klatką piersiową, pacjentów otyłych, ale również w ocenie na przykład napędu oddechowego. Natomiast pomiar FRC, który jest czymś nowym i którego cały czas się uczymy, umożliwia dobranie odpowiedniego zarówno ciśnienia PIP, jak i objętości oddechowej. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pana doktora Miłosza Jankowskiego. Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie podziękować organizatorom za umożliwienie mi wystąpienia podczas dzisiejszego webinarium i uczestnikom webinarium za poświęcony czas i za zainteresowanie. Przypadł mi dzisiaj temat możliwości nowoczesnego respiratora, tryby wentylacji i nie tylko. W pierwszej części mojej prezentacji spróbuję odpowiedzieć na pytanie, na co zwrócić uwagę w klasie i jakie nowsze tryby wentylacji można wykorzystać. Jak rozumiemy to pojęcie, tryby wentylacji to są takie sposoby pracy respiratora, które decydują
jak przebiega wentylacja mechaniczna i decydują, jaki udział w procesie wentylacji ma pacjent i jaki udział w procesie wentylacji płuc ma respirator. I trybem stosowanym bardzo powszechnie jest wspomagana lawana. Jest rzeczą powszechnie znaną, że takimi parametrami wspólnymi dla różnych rodzajów tej wentylacji jest zawartość tlenu w mieszaninie wdychanych gazów i ciśnienie końcowo-wydechowe. O doborze tego ciśnienia końcowo-wydechowego była już mowa. I trzecim takim bardzo ważnym parametrem jest częstotliwość oddechów. Bardzo ważne jest to, że rzeczywista częstotliwość oddechów może być większa niż nastawiona, jeśli pacjent wykazuje wysiłek oddechowy. Stąd ta nazwa wspomagana wentylacja kontrolowana. Starsza nazwa ciągła wentylacja mechaniczna albo wentylacja wymuszana wtedy jest prawdziwa, gdy chory kompletnie nie wykazuje inicjatywy oddechowej. O tym, czy pacjent może zainicjować oddech, decyduje kolejny parametr, próg wyzwalania wspomagania albo czułość wdechowa, inaczej trigger. I może być to ustawione albo jako przepływ, który chory wytwarza na początku wdechu, albo jako ciśnienie generowane przez wysiłek wdechowy chorego. Rzeczą bardzo ważną jest, żeby ten trigger nie był ani za duży, ani za mały. Jeśli ten trigger jest mały, ryzykujemy tym, że respirator będzie własnym życiem, że dojdzie do tak zwanego samowzbudzania respiratora. Nigdy układ rur respiratora nie jest idealnie szczelny. One mogą się ruszać, mogą drżeć, może w nich skraplać się woda z powietrza wydechowego, wtedy dojdzie do samowzbudzenia respiratora, jeśli ten trigger wdechowy będzie bardzo mały. Dlatego zwykle nie ustawiamy triggera mniejszego niż 1 litr na minutę. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji AC. Wentylację limitowaną objętością, zwaną też zmienną i wentylację limitowaną ciśnieniem. W przypadku wentylacji limitowanej objętością operator decyduje o tym, jaka jest objętość oddechowa i gdy osiągnięta została objętość oddechowa, ustaje przepływ oddechowy. Klasycznie w wentylacji limitowanej objętością ten przepływ wdechowy jest stały. Momentem osiągnięcia zadanej objętości oddechowej ustaje przepływ wdechowy, ale to nie oznacza końca wdechu, jeśli zaprogramujemy pauzę. Pauza wdechowa zalicza się do okresu. W przypadku wentylacji limitowanej ciśnieniem o zakończeniu przepływu wdechowego decyduje nastawione ciśnienie szczytowe, a przepływ wdechowy zazwyczaj jest opadający i zwykle w przypadku wentylacji limitowanej ciśnieniem nie stosujemy pauzy wdechowej. Oczywiście tym wiodącym parametrem wentylacji limitowanej objętością jest właśnie objętość oddechowa. O doborze objętości oddechowej już Państwo sporo słyszeli. ARDS optymalnie byłoby, żeby nie przekraczała ta objętość 6 ml na kilogram należnej masy ciała. Teraz lecząc chorych na COVID wiemy, że zwłaszcza w początkowych fazach, gdy nie jest jeszcze w pełni rozwinięta ARDS, ta objętość może być większa, nawet korzystnie jest, jak jest większa, gdzieś około 8 ml na kilogram. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę należnej masy ciała. Słyszeli Państwo, że ciśnienie plateau, czyli zmierzone podczas pauzy wdechowej, najlepiej trwającej ponad 2 sekundy, było mniejsze niż 3 centymetrów słupa wody, a ciśnienie napędowe mniejsze niż 14 centymetrów. Ja chciałem jednak zwrócić Państwa uwagę na kolejny parametr, czyli stosunek wdechu do wydechu. Tu zależnie od modelu respiratora, ten stosunek wdechu do wydechu może być nastawiany bezpośrednio albo wynikający z nastawień czasu pauzy wdechowej i przepływu wdechowego. W przypadku
Klasycznie jest to przepływ stały, jeśli byśmy używali przepływu opadającego, to od wartości szczytowej. Z jednej strony, zwiększając i do E, wydłużając wdech, podwyższamy ciśnienie średnie w czasie cyklu oddechowego i może to być kolejne narzędzie obok PIP do zwalczania hipoksemii. Ale pojawia się tu pewne zagrożenie. Jeśli wydech będzie za krótki, to może dojść do tego, że powietrze nie zdąży opuścić pęcherzyków płucnych podczas wydechu. Warto śledzić krzywą zależności przepływu od czasu i taką sytuację zobaczymy. Wtedy zobaczymy na tej krzywie, zobaczymy, że w czasie wydechu krzywa nie osiąga zera. Jeszcze możemy to sobie sprawdzić. Możemy zastosować pauzę wydechową. W czasie pauzy wydechowej mierzymy całkowite ciśnienie końcowo-wydechowe, a różnica między całkowitym ciśnieniem końcowo-wydechowym i zewnętrznym, nastawionym ciśnieniem końcowo-wydechowym, to jest tak zwany PIP wewnętrzny, auto-PIP, i on będzie rósł. Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, będziemy mieli zbyt duży stosunek I do E. Z każdym wdechem będziemy nadymać płuca i objętość całkiem rosnąć, czyli nadymamy balonik aż do pęknięcia. Trzeba pozwolić na opuszczenie tego powietrza, żeby to powietrze opuściło pęcherzyki płucne, zrobić pauzę wydechową. To I do E zależy od częstotliwości oddechów. Im ona będzie wyższa, tym I do E będzie rosło. I udowodniono w zaburzeniach obturacyjnych, że wysoka częstotliwość oddechów pod i autopip, i ciśnienie plato. Kolejnym rodzajem wentylacji AC jest wentylacja limitowana ciśnieniem. Tak jak już mówiłem, tu ciśnienie wdechowe decyduje o zakończeniu przepływu wdechowego. Tu warto zwrócić uwagę, co nastawiamy na respiratorze. Najczęściej jest to ciśnienie szczytowe, ale pamiętam takie modele respiratorów, gdzie nastawialiśmy ciśnienie ponad PIP. Dodatkowo możemy regulować, choć zwykle tego nie robimy, stosujemy defaultowe ustawienie czas narastania ciśnienia. No i tu I do E jest ważnym parametrem. Rzadko jest nastawiany bezpośrednio, tym razem będzie efektem nastawiasu wdechu. I wszystkie uwagi, o których mówiłem, dotyczące pułapki powietrznej, oczywiście mają tu zastosowanie. Drugi klasyczny tryb wspomagania wentylacji, którym warto powiedzieć dzisiaj, to jest wspomaganie ciśnieniowe oddechu spontanicznego, czyli pressure support ventilation. I tutaj znanymi parametrami jest ciśnienie wspomagania. Na wdechu respirator wspomaga właśnie fazę wdechową cyklu oddechowego tym ciśnieniem, więc im większe ciśnienie wspomagania, tym spodziewamy się większej objętości oddechowej i znany nam już próg wyzwalania wspomagania, czyli czułość wdechowa, zwykle trigger przepływowy. A ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na inny parametr, czułość wydechową, trigger wydechowy, który decyduje o zakończeniu wdechu i rozpoczęciu wydechu. Można by sobie to nazwać progiem zakończenia wspomagania. Skąd respirator wie w trybie PSV, że należy zamknąć zastawkę wdechową i otworzyć wydechową, rozpocząć wydech. Dzieje się to wtedy, gdy szczytowy przepływ wdechowy spadnie do określonej procentowo wartości. Im niższy ten odsetek szczytowego przepływu wdechowego, tym dłuższy i głębszy wdech. Ale na jedną rzecz musimy zwrócić uwagę. Musimy zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się krzywa przepływu w czasie wdechu. Powinna się zachowywać w taki sposób. Natomiast w momencie, w którym my nastawiamy bardzo niską czułość wydechową, to na ramieniu zstępującej krzywy przepływ czas zaobserwujemy plato. I cała sztuka polega na takim poborze czułości wydechowej, żeby ona była trochę wyższa od tej wartości, która rozpoczyna fazę. W współczesnych respiratorach spotykamy się z modyfikacjami PSV. Od lat dostępna kompensacja rurki do tchawiczej. Nastawiamy po prostu rodzaj i rozmiar rurki. I dobierane jest ciśnienie wspomagane, wspomagania, żeby opór tej rurki pokonać.
Stosunkowo nowa rzecz, kompensacja wyzwalania, zapobieganie zbyt dużemu spadkowi ciśnienia przy wyzwalaniu wspomagania, żeby ta faza ujemnego ciśnienia generowanego przez pacjenta była jak najmniejsza, prewencja derekrutacji chorzyków płucnych. Wentylacji nieinwazyjnej, bardzo ważna kompensacja przecieku. Nie będę miał dziś czasu, żeby mówić o zachowanej objętości i o proporcjonalnym wspomaganiu wentylacji. W tym trybie PSV możemy sobie mierzyć pewne parametry i sprawdzać, czy chory byłby już gotowy do ekstubacji, do zakończenia wentylacji mechanicznej. I takim bardzo, bardzo ciekawym parametrem jest P01. To jest ciśnienie generowane przy zamkniętych zastawkach przez chorego po 1/10 sekundy od rozpoczęcia wdechu. Ono zwykle jest wyrażane liczbami ujemnymi i im bardziej jest ujemne, tym większy wysiłek pacjenta. Można by najogólniej powiedzieć, że wartości niższe od -1,5 można uznać za zapowiadające sukces, ale w kontekście całościowej oceny stanu układu oddechowego i stanu ogólnego pacjenta. Dlatego, że niepokój i jednocześnie zbyt ujemne wartości wcale nie wiążą się z dobrym rokowaniem i tylko pokazują, że chory walczy o oddech. W związku z tym ten parametr należy interpretować w całościowej ocenie stanu pacjenta. Część z Państwa pewnie pamięta inny parametr, ujemną siłę wdechową. Na niektórych respiratorach to można mierzyć. To jest inaczej maksymalne ciśnienie wdechu przy zamkniętych zastawkach w pauzie wydechowej 20-30 sekundowej. Może część z Państwa pamięta nawet osobne urządzenie, że chorego się odłączało od respiratora i po prostu mierzyło tą ujemną siłę wdechową i byliśmy zadowoleni, jeśli były wartości poniżej -20, -25, chory jest silny, można go ekstubować. Myślę, że w tej chwili P01 jest jednak parametrem wiodącym. Warto, żeby pamiętać, że PSV służy tak naprawdę współcześnie do tego, by prowadzić próby spontanicznego. Mamy na to dowody z badań naukowych. Hiszpanie przeprowadzili badanie z randomizacją u ponad 1000 chorych wentylowanych co najmniej przez dobę, u których w grupie interwencji próby spontanicznego oddechu były prowadzone w trybie PSV, trwały 30 minut, a w grupie kontrolnej klasycznie w układzie T przez 2 godziny. I w grupie interwencji odnotowano jeden pozytywny. Było to zwiększenie powodzeń ekstubacji definiowanych jako oddychanie spontaniczne po 72 godzin od pierwszej próby spontanicznego oddychania i tutaj to właśnie widzimy na wykresie zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia ekstubacji. Przeprowadzono również metaanalizę tego i wcześniejszych badań i tutaj biorąc pod uwagę wcześniejsze badania, nie udało się wykazać różnicy w odniesieniu do powodacji, ale była dość duża niejednorodność rezultatów badań, więc ten wynik musimy ostrożnie interpretować. Nie stwierdzono również różnic ryzyka reintubacji, ryzyka zgonu i czasu trwania pobytu w oddziale intensywnej terapii i w szpitalu. Niemniej jednak przeprowadzanie pierwszych prób spontanicznego oddechu z ciśnieniowym wspomaganiem oddechu znajduje się we współczesnych wytycznych, jak wycofywać się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Jakie nowsze tryby wentylacji można wykorzystać? Pierwszym, na który chciałem zwrócić uwagę, jest wentylacja limitowana objętością z regulowanym ciśnieniem. Ustawienia są takie jak wentylacji VCAC plus czas narastania ciśnienia, a tak naprawdę respirator dąży do danej objętości oddechowej, ustalając ciśnienie każdego wdechu na podstawie analizy poprzednich, wcześniejszych oddechów i dobiera jak najmniejsze ciśnienie, które pozwoli osiągnąć zadaną objętość. W związku z tym w idei swojej to jest wentylacja ciśnieniowa.
Wydaje się, że najczęściej ona uwzględnia wysiłek oddechowy pacjenta i zwykle, choć nie zawsze, charakteryzuje się dobrą synchronizacją i może być użyta na początku procesu odzwyczajania od respiratora, niekiedy nawet na początku wentylacji mechanicznej płuc. Kolejny nowszy tryb to wentylacja z dwufazowym ciśnieniem dodatnim. Będę tu mówił o wersji inwazyjnej, bo w nieinwazyjnej wentylacji to jest ciutkę co innego. Ustawia się dwa poziomy ciśnienia końcowo-wydechowego i czasy ich trwania. Czas niższego ciśnienia jest dłuższy i teoretycznie my możemy pozwolić choremu, by oddychał na tych dwóch poziomach PIP, czyli jakby był to PSV z dwoma wartościami PIP. Bardzo często jednak jest to wentylacja wykorzystywana u biernych pacjentów i wtedy, prawdę mówiąc, działa bardzo podobnie jak wspomagana wentylacja kontrolowana, limitowana ciśnieniem i osobiście ja nie widzę specjalnej różnicy. Natomiast jest pewna modyfikacja tej wentylacji dwupoziomowym ciśnieniem dodatnim, wentylacja z uwalnianiem ciśnienia w drogach oddechowych, gdzie czas niskiego PIP stanowi zaledwie 10% czasu wysokiego PIP. Standard, takie początkowe ustawienia zwykle to jest pół sekundy niskiego PIP, 5 sekund wysokiego PIP. I ta faza niskiego PIP ułatwia eliminację dwutlenku węgla i wydech. Teoretycznie można by prowadzić wentylację wspomaganą ciśnieniem PSV na dwóch poziomach PIP. Bardzo często jednak jest to wentylacja u chorych biernych oddechowo. I w fazie niskiego PIP, rzeczywisty PIP, to jest tak naprawdę auto-PIP. I on jest większy od nastawionego niskiego PIP. Tu są dwie szkoły, 0 lub 5 to nastawienie tego niskiego PIP. A rzeczywisty PIP to jest jakby wykorzystanie pułapki powietrznej i osiąganie wyższej wartości. Najczęściej PRV stosowany jest jako tryb ratunkowy w opornej hipoksemii. Można też wykorzystać sobie manewr rekrutacyjny przez utrzymywać ciśnienie 40 cm słupa wody przez 20 do 40 sekund, tylko bez dechu sobie trzeba odpowiednio wydłużyć. Ale ostatnio pojawiły się dane o korzyściach WARDS nie tylko przy ratunkowym. Chińczycy przeprowadzili badanie z randomizacją u prawie 140 chorych wentylowanych niecałe 48 godzin, czyli to jest wczesny RDS, i porównali APRV z klasyczną wentylacją limitowaną objętością. Okazało się, że chorzy wentylowani w trybie APRV mają lepszą odporność płuc się mierzy, niższe ciśnienie plateau, krócej są wentylowani mechanicznie i krócej przebywali w oddziale intensywnej terapii. Metaanaliza stosowania APRV w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechu pokazała zwiększenie liczby dni bez wentylacji mechanicznej, skrócenie pobytu w oddziale intensywnej terapii, zmniejszenie ryzyka zgonu w szpitalu, bez wpływu na wskaźnik oksygenacji w trzecim dniu wentylacji, a co ciekawe, średnie ciśnienie tętnicze było wyższe, a spodziewalibyśmy się, prawdę mówiąc, niższego w trzecim dniu wentylacji. Kończąc wątek trybów wentylacji mechanicznej, chciałem powiedzieć kilka słów o wykorzystaniu respiratora, tego, który nowoczesnego na oddziale intensywnej terapii, czyli wielofunkcyjnego, do wentylacji nieinwazyjnej. Teoretycznie możliwych jest wiele trybów. Najczęściej jest to jednak po prostu wentylacja wspomagana ciśnieniowo, PSV. Konieczna, bardzo ważna jest kompensacja przecieku, bo nigdy ten interfejs oddechowy, najczęściej maska, nie jest przecież na tej twarzy chorego zamocowana z idealną szczelnością. Kluczowe znaczenie ma dobry jakościowo interfejs oddechowy, wygodny dla pacjenta. Najlepiej, żeby ten pacjent dobrze... I tutaj można by się kierować taką ogólną zasadą, że zwalczając hiperkapnię, w hiperkapnicznej niewydolności oddechowej wybieramy maskę i podstawowe znaczenie ma wspomaganie ciśnieniowe, ale pamiętamy też o triggerach wdechowym i wydechowym. Natomiast do walki z hipoksemią najlepszą opcją wydaje się hełm. Podstawowe znaczenie ma ciśnienie końcowo-wydechowe, aby poprawić oksygenację krwi. Natomiast jeśli stosujemy
z hełmem respirator, to do wypełnienia mu konieczny jest wybór trybu PSV, bo on zapełnia większy przepływ bazowy niż CPAP, a ciśnienia wspomagane są rzędu 4-5 cm słupa wody i nie mają tak naprawdę większego znaczenia. Przejdę do drugiej części prezentacji. Czy respirator służy wyłącznie do wentylacji mechanicznej? Okazuje się, że odpowiednio wyposażony respirator może służyć do czegoś jeszcze. Pan dr Szurżyński mówił o pomiarze FRC z wykorzystaniem modułu gazowego. Taki moduł gazowy respiratora może również posłużyć do kalorymetrii pośredniej, czyli określenia wydatku energetycznego chorego na podstawie tempa zużycia tlenu i wytwarzania dwutlenku węgla. Nie będę oczywiście Państwa męczył, jak to się liczy, bo jest tutaj szereg równań. W gruncie rzeczy nie jest to skomplikowane. Są tu też dwie możliwości techniczne podłączenia do respiratora. Istnieje również metoda kalorymetrii dla pacjentów oddychających samodzielnie. Żeby uzyskać wiarygodny pomiar wydatku energetycznego, no to nie jest to od razu po włączeniu modułu. Zaleca się, żeby ten moduł się rozgrzał i żeby czas pomiaru wynosił co 10 minut do osiągnięcia stanu stacjonarnego, czyli ustabilizowania zużycia tlenu i wytwarzania dwutlenku węgla. Software respiratora umożliwia nam też wgląd w przeszłość. Ja najczęściej robię to w taki sposób, że nie tylko patrzę na wartość aktualną, ale wybieram sobie z ostatniej doby jak najdłuższy okres. I respirator poda wtedy wartość uśrednioną wydatku energetycznego. Oczywiście to będzie potem z tych kilku godzin przeliczone na dobę, czyli będziemy mieli kilokalorie na dobę. To już wynika po prostu z prostego rachunku. Współczesne wytyczne żywienia pacjentów w stanach krytycznych sugerują, żeby pośrednią do określenia zapotrzebowania energetycznego, jeśli tylko jest ona dostępna i jeśli nie ma czynników, o których jeszcze powiemy, zmniejszających wiarygodność pomiaru. W 2016 takie zalecenie wydały amerykańskie towarzystwa żywieniowe. Dwa lata później Europejskie Towarzystwo Żywieniowe w zasadzie to powtórzyło. Zalecamy, żeby określać wydatek energetyczny metodą kalorymetrii pośredniej u wentylowanych mechanicznie chorych. Jeśli kalorymetria nie jest dostępna, stosować obliczenia z użycia tlenu z cewnika w tętnicy płucnej i z użycia dwutlenku węgla z respiratora. Wszystkie te metody są lepsze niż równania do wyliczania wydatku energetycznego. Jeśli stosuje się tę kalorymetrię pośrednią, to stopniowo dąży się do pełnego pokrywania zapotrzebowania energetycznego i bardzo ważne jest to sformułowanie stopniowo, bo w pierwszych dniach ostrej choroby jednak żywienie hypokaloryczne, czyli nie przekraczające 70% zmierzonego wydatku, a dopiero po trzeciej dobie ten dowóz kalorii może osiągnąć 80-100% zmierzonego wydatku energetycznego. Bardzo ciekawe stanowisko wydali eksperci zajmujący się żywieniem krytycznie chorych w odniesieniu do choroby COVID. Zalecają, proponują wykonanie kalorymetrii pośredniej po 3-4 dniach leczenia w oddziale intensywnej terapii i kierowanie się wynikami kalorymetrii, zwłaszcza u chorych leczonych dłużej niż 10 dni lub wymagających całkowitego żywienia pozajelitowego. Mówiłem już Państwu, że należy pamiętać o pewnych ograniczeniach. Tutaj mamy niestety pewne ograniczenia związane z ustawieniami respiratora. Staje się mniej wiarygodna, jeśli zbliżamy się do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej. Już powyżej 60% mamy problem. Mamy problem przy wyższym PIP, przy wyższym ciśnieniu szczytowym. Nie jest dobrym momentem mierzyć to zapotrzebowanie, kiedy chory jest bardzo niespokojny, kiedy poddajemy go poważnym zabiegom, albo w krótkim czasie po zmianie dawek niektórych leków, na przykład katecholamin, bo one mają na to wpływ. Terapie pozaustrojowe
nam też stwarzają problem. Zupełnie sensu nie ma kalorymetria pośrednia u chorego na ECMO, ponieważ ECMO usuwa dwutlenek węgla, więc to, co mierzy respirator, to jest tylko drobna część usuwanego dwutlenku węgla. Trzeba dbać o to, żeby mówimy tu o szczelności rur i przewodów wiodących do kalorymetru, ale też szczelna rurka do tchawicza. I mamy problem, jeśli chory ma drenaż opłucnowy albo przetoki dróg oddechowych, bo tamtędy też wylatuje nam, mówiąc kolokwialnie, dwutlenek węgla. Co dla nas ważne, kalorymetria pośrednia jest ujęta w skali TIS, pojedyncza interwencja w OIT za 3 punkty, jeśli idziemy do jakiejś innej interwencji, to 5 punktów. W naszej rzeczywistości ekonomicznej to jest na pewno ważne. Zbliżam się powoli do końca odpowiedzi na pytanie, czy respirator służy wyłącznie do wentylacji mechanicznej, ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy bardzo krótko. Otóż respirator można powiązać z monitorowaniem hemodynamicznym i może nam posłużyć do przewidywania reakcji na płynoterapię. A w jaki sposób? A możemy wykorzystać pauzę wydechową, o której do tej pory mówiliśmy w kontekście pomiaru PIP-u całkowitego i wyliczenia PIP-u wewnętrznego. Jeśli taka pauza trwa co najmniej 15 sekund, to odnotujemy u chorego, który skorzysta z płynoterapii, zwiększenie rzutu serca. Autorzy tej osoby, eksperci, którzy opracowali tę metodę, twierdzą, że to jest zwiększenie rzutu serca o co najmniej 5%. Ja mam z tym o tyle problem, że wydaje mi się, że niekiedy 5% to jest granica błędu metody, w zależności, którą jeszcze stosujemy, zwiększenia pomiaru rzutu serca. I na pewno, jeśli to będzie 10-15% zwiększenia rzutu serca, to świadczy o tym, że wlew płynów, zwiększenie obciążenia wstępnego powinno poprawić rzut serca. Tutaj Państwo widzą, jak to możemy robić. Nie musimy chorego kłaść, dajemy pauzę wydechową. Ważne jest, żeby w tym czasie chory nie miał aktywności oddechowej. Jednocześnie którąś z metod ciągłych, kalibrowanych, niekalibrowanych, mierzymy rzut serca i w czasie takiej pauzy odnotujemy jego wzrost i później może się okazać, że wlew płynów ten rzut poprawi. Przy okazji też parę punktów w skali TIS mamy. Przyszedł czas na podsumowanie. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że nowoczesne respiratory umożliwiają bezpieczne prowadzenie wentylacji mechanicznej i indywidualizację jej parametrów z użyciem klasycznych i nowych trybów wentylacji oraz wielu metod monitorowania. I respirator można również wykorzystać do indywidualizacji żywienia dzięki monitorowaniu wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej oraz uzupełnić monitorowanie hemodynamiczne o kolejne metody przewidywania reakcji na płynoterapię. Dziękuję za uwagę.